Rose, bo powiemy mamusi. Masz nas wypuścić! Persefon krzyczała na swoją starszą siostrę, Rose, ale ona nie reagowała. Rose, jesteś tam jeszcze? Penelope spytała. Nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Super. Persefon wzdechnęła. Chyba nie zamknie nas to na wieki. Prędzej czy później nas wypuści. No albo mama przyjdzie i nam otworzy. Petriens powiedziała do swoich sióstr, kiedy wszystkie trzy usiadły na łóżku. Drzwi otworzyły się tak nagle, że dziewczynki podskoczyły do góry. W drzwiach stała wysoka, szczupła brunetka o niebieskich oczach. To była Rose, starsza siostra dziewczynek. One przestraszyły się nie na żarty, kiedy dostrzegły, co Rose trzyma w lewej dłoni. To był długi nóż kuchenny. Rose, czego ty chcesz? Persefon spytała zdziwiona. Rose zatrzasnęła drzwi, zamykając je na klucz. Następnie podeszła do okien i zasłoniła je. Teraz już wszystko było gotowe. Chcę się tylko z wami pobawić. Jestem waszą starszą siostrą. Starsze siostry bawią się z młodszym rodzeństwem. Rose powiedziała, ściskając dłoń na rękojeści noża. Gra nazywa się Flaki. Ma tylko jedną zasadę. Nie można krzyczeć, żeby mieć pewność, że będziecie na pewno przestrzegać zasad. Tej, która zacznie krzyczeć, odetnę język. Tak się umówimy, okej? Okay? Trojaczki były teraz zbyt przerażone, by odpowiedzieć. Rose uśmiechnęła się do nich, po czym podeszła do Persefon i jednym płynnym ruchem rozcięła jej brzuch, wyjmując wątrobę, biorąc jeden jej gęs. Trochę mało słone. A co ty sądzisz, Perse? Rose zapytała, wciskając jej do ust własną wątrobę. Persefon wybuchła płaczem, czując gorzki smak swojego trzewia w ustach. Aż takie złe? Nie pamiętasz, jak mama tłumaczyła nam, że nie wolno wybrzydzać w jedzeniu? Rose powiedziała z fałszywym uśmieszkiem na twarzy. Bardzo wybredne z ciebie dziecko. Mówiąc to, rozcięła swojej siostrze brzuch, tuż obok, wyjmując żołądek. Masz, spróbuj tego. Rose powiedziała, zmuszając Persefon do wyplucia wątroby, po czym na jej miejsce włożyła żołądek. Persefon płakała jeszcze bardziej z bólu i szoku. Rose pokiwała głową i mocno rozcięła jej brzuch, po raz kolejny, wyjmując jelita. Kiedy cały organ leżał już na podłodze, spojrzała na krwawą dziurę w miejscu brzucha Persefon. Kierując wzrok na kąt pomieszczenia, na dwie pozostałe dziewczynki, które skuliły się w kącie, tuląc się nawzajem twarzą do ściany. Rose podeszła do nich i obróciła w kierunku ich siostry. Nie chciała, żeby taki spektakl został przez kogoś pominięty. Dziewczynki zacisnęły powieki, płacząc głośno, kiedy ich duża siostra wieszała Persefon za jelita na żyrandolu. Dziewczynka jeszcze kilka chwil szamotała się w powietrzu, zanim umarła, a jej oczy wywróciły się do góry białkami z braku tlenu, a jej usta spuchły od mocnego węzła. Rose zaśmiała się. Energicznie obróciła się w stronę dwóch pozostałych jej sióstr. Penelope zaczęła krzyczeć o pomoc. Szybko przestała, kiedy ręka Rose zacisnęła się na jej ustach. Rose wzdechnęła i pokręciła głową. Oj, Penelope, mówiłam ci coś na temat tych krzyków. Złamałaś zasady. Kiedy chcesz, żeby zabawa była fajna, powinnaś ich przestrzegać. Rose powiedziała miękko. Będę krzyczeć wciąż i wciąż, aż ktoś usłyszy.
mówiła przerażona. Jeżeli chcesz, żeby ten ktoś do nas dołączył, to proszę bardzo. Krzycz, krzycz sobie z chęcią, przyjmę tę osobę do towarzystwa, ale teraz do interesów. Rose podniosła nóż nad drżącą ze strachu Penelope, wbijając jej nóż w twarz. Wtedy Petrins zwymiotowała. Żółtawa, kwaśna ciecz rozbryzgała się na podłodze. Rose w końcu wyjęła nóż z ust Penelope, która próbowała krzyczeć, ale w jej ustach było zbyt dużo krwi i wydobyła z siebie tylko bełkot. Po krótkiej chwili dziewczynka upadła na ziemię, a łzy popłynęły jej z oczu strumieniami, gdy mdlała z bólu i szoku. Rose podniosła odcięty język Penelope i przetoczyła go kilka razy w kałuży wymiocin, spoglądając na Petriens. Głodna? Spytała z uśmiechem. Petriens energicznie pokręciła głową. Gdyby mama tu była, wybiłaby ci z głowy takie rzeczy, ty psycholko! Powiedziała, rzucając Rose wyzywające spojrzenie. Dziewczyna wzdrygnęła się i wzięła głęboki oddech. No cóż, nie ma jej tu. A nawet gdyby była, nie byłabym tego taka pewna. Ona nie jest aż tak silna, na jaką chciałaby wyglądać. Mówiąc to, Rose włożyła lepki od wymiocin język do ust Petriens, używając drugiej ręki, by utrzymać jej pysk w zamknięciu. Nawet nie próbuj wypluwać, powiedziała Rose z lekkim uśmiechem. Czy matka nie mówiła ci nigdy, jak ważne jest dokładne przeżuwanie pokarmu? Petriens w końcu połknęła język Penelope tuż przed tym, jak zwymiotowała. Jednak ręka Rose uniemożliwiała jej zwrócenie. Zawartości żołądka, przez to żygi, wypłynęły razem z krwią przez nozdrza. Rose zacisnęła nóż, wbijając go w jej ciasną, dziewiczną waginę. Petriens zwiła się z bólu, kiedy Rose wciskała nóż głębiej i głębiej, przebijając jej narządy wewnętrzne. Po kilku minutach wyjęła ostrze i zadała kilka mocnych ciosów w twarz Petriens, miażdżąc jej nos i szczękę. Bez opamiętania zaczęła uderzać ostrą stroną noża, robiąc na niej głębokie rany. Po kilku minutach Rose prawie całkowicie odrąbała jej głowę, która teraz trzymała się na kilku ścięgnach. Penelope powoli odzyskiwała przytomność, kiedy rana po wycięciu języka wciąż krwawiła. Wstała na chwiejnych nogach, biegnąc w kierunku drzwi. Wrzask Penelope potoczył się po ścianach, kiedy Rose rzuciła w nią nożem, który wbił się w łopatkę dziewczynki. Nie ma sensu uciekać, Penelope. Przecież wiesz, że i tak bym cię dogoniła bez problemu. Rose powiedziała, wbijając nóż w oko dziewczynki, pozostawiając w jego miejscu tylko dziurę. Drugie oko Penelope spotkało to samo. Rose umieściła nóż na miejscu jej serca. Z perfekcją chirurga rozcięła brzuch na pół. Powoli jak żółw zaczęła wyjadać trzewia. Zaplątała się wylita niczym w korzenie drzewa. Kończąc swój posiłek, zaczęła bez opamiętania wycinać wszystkie organy wewnętrzne swojej młodszej siostry. Następnie włożyła jej do ucha nóż, obserwując, jak mózg z krwią wypływa przez nozdrza. Rose wstała, spoglądając na swoje dzieło. Dzieci, już jestem! Usłyszała głos swojej matki. Rose wytarła podbródek z krwi i kawałków flaków, po czym spojrzała na siostry, lub raczej na to, co z jej sióstr zostało, i poczuła się niespełniona. Wszystko poszło tak łatwo i zbyt szybko. Teraz czas na jej matkę. To było prawdziwe wyzwanie.